Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry The Legend of Zelda Breath of the Wild. No i słuchajcie, kapliczki, kapliczki, jeszcze raz kapliczki, już niewiele ich zostało, ale ogarniamy jak najwięcej. I dzisiaj, słuchajcie, chciałbym się skupić na tym ciekawym miejscu. Jak widzicie, no obszar dość dziwny, jeżeli chodzi o ułożenie. Kiedyś pewnie to była taka zatoka, która wiecie, była cała pokryta jakimś tutaj terenem, ale trochę się pozmieniało, no i teraz wygląda to tak, a nie inaczej. No i będziemy zmierzać gdzieś w tamtym kierunku. Czy ja dam radę aż tyle dolecieć? O kurczę, teraz to ja już w ogóle nie wiem, czy dam radę gdzieś dolecieć, zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jak będzie się podobało. A my, no, biegniemy już. Pada deszczyk, więc tak w sumie średnio pogodową. Nie wybrałem najlepszej pogody na to. Dobra, czekajcie, ja tu muszę się w ogóle zorientować. Tu coś mamy, prawda? Czekajcie, bo wiem, że gdzieś muszę szukać w odpowiednim miejscu. Ale co tu jest tak właściwie? A i tu jest jakiś poszukiwacz przygód. Ja się boję, że to może być koleś, wiecie. O nie, Master Koga, to o nie, najgorzej, najgorzej, zaryzykowałem niestety. Niestety mój błąd. Ja wam zrobię, dobra. Jakiś cieniasz. Dobra, jakiś cieniasz, spokojnie, rozwalimy go bez większych problemów. Kurde, gdzie jest? Wow. Nie ma co tego łuku aż tak czasami używać. Co ty tutaj używasz za jakiejś czarnej magii? Dobra, weźmy, przywal parę razy, to skończy się kozaczenie, co nie? Dobra, załatwiony? Załatwiony, dobra, przynajmniej banany, dawno nie miałem. Tutaj bananów nie otrzymałem, to przynajmniej się je dostało. Słuchajcie, myślę, że... Po pierwsze, to ja muszę dzisiaj zmienić ten strój. Na ten strój do skradania, który uwielbiam, więc... niech będzie. Ej, tak się zastanawiam, bo my tutaj mamy kamienie do podniesienia, bo to wygląda mi dość interesująco, jak zobaczyłem od razu sobie te ruiny świątyni. Znaczy jakieś świątyni, tak obstawiam, że świątyni, no ale któż to wie, czego mogą to być tak właściwie ruiny. Ale nie, no raczej nic ciekawego tutaj nie widzę. A przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, a skoro tu nic nie ma, no to może sobie odpuśćmy. Może coś tam na samej górze jest, może tam będzie jakiś korok. W sumie to teraz to nawet, dałem radę się wspiąć, ale nie, gdzie tutaj koroki? No dziwne miejsce, tak jakby coś tu mogło być. O, tu będzie korok, okej, dobra. Dobry zwiastun tego wszystkiego. O kurcze. Dobra, wait a second. Ojejku, jak ja strzelam. No zaraz mi się skończą wszystkie strzały, no. Nie, to moja celność dzisiaj... jest niesamowita, po prostu. Czekajcie. O, zmieniły chyba sposób latania. Nie no, stracę wszystkie strzały. Dobra, ostatnie do trafienia. Kurde, raz leci tu, raz tam. Denerwuje, powiem wam trochę. Dobra, mamy to. Ale się wytracę tego, muszę naprawdę znowu zaoszczędzić nieco. Taka prawda. No, znalazłem cię. W ogóle chciałem wymienić na broń, ale okazuje się, słuchajcie, że mam za mało broni, niestety. Znaczy, za mało nasion tutaj, żeby to ogarnąć. Dobra, słuchajcie. Ja się tak rozglądam, bo z tego, co wiem, to żeby tutaj odblokować kapliczkę... No, żartujesz sobie. Spadaj stąd, tam. Nawet nie będę go dobijał. Żeby odblokować tą kapliczkę, powinienem coś znaleźć. Ale tak się rozglądam po tym terenie i wiecie, staram się z wysokości zobaczyć, czy tutaj coś zobaczymy, czy coś zauważymy. Ale no, niczego takiego tu obecnie nie widzę. Zobaczymy. Ogólnie powinienem poszukiwać chyba tutaj takiej... jakby to powiedzieć, o patrzcie, tam już widać, tam widać, że tam jest miejsce, że shrine może się pojawić. Ale potrzebujemy do tego... Ja cię kręcę, się przestraszyłem. Jaki wydały dźwięk dziwny. Potrzebujemy no tej takiej kuli, która często odblokowuje te szrajny. Zaraz zobaczymy, może tam coś jest. Tam ewidentnie coś jest, ale co takiego, zaraz zobaczymy w ogóle. O, minerały, jak dawno nie rozwalałem tutaj żadnych, wiecie, tego typu... O, amberki, dobra, niech lecą, tego typu kamieni. Wątpię, żeby to, czego szukam, tam się znajdowało, no ale zaraz zobaczymy. No, come on. Porozbija, jak jesteśmy, to aż głupio był pominąć, a nóż wyleci z tego coś naprawdę cennego. No nie, tutaj to chyba tylko przeciwnicy, słuchajcie, tacy typowi. I nic więcej absolutnie.
No nie widzę, żeby oni tam jakiś skarb trzymali, niestety. Dziwne, to jest w jakimś szkielecie w ogóle czegoś. No dobra, dasz radę się wspiąć tutaj? Spróbuj. No właśnie, wiem, że z czegoś tutaj musimy szukać ogólnie. Na tej plaży bodajże, ale... Problem jest taki, że nie wiem od której strony, a może od tamtej powinienem bardziej szukać. Któż to wiem? Ej, ja tutaj to dam radę na samą górę dojść jakoś. A, z problemami. Ale chyba da... Nie no, damy radę. Spokojnie, dobra, odpocznij sobie tutaj. Naprawdę rozglądam się, czy... Czegoś tutaj może nie pominąłem. Tutaj te szczyty są naprawdę wielkie. Więc teoretycznie łatwo coś pominąć. Dobra, dasz radę tutaj odpocząć? Mam taką nadzieję, dobra. Zaraz będę na samej górze, no ale no nie widzę nigdzie, wiecie, no czegoś tak jak tutaj się świeci to na czerwono i to widać bardzo wyraźnie. To liczyłbym, że coś równie podobnego znajdziemy gdzieś w okolicach plaży na przykład. No ale nie, no tutaj to ewidentnie nie wygląda, żeby jakikolwiek skarb miał być ukryty, co nie? Chyba, że tam dalej, ej czekajcie. Tam jest, dobra. Dobra, słuchajcie, jeszcze polecimy tam trochę wyżej. Wiedziałem, że to gdzieś koło plaży, ale dobra, już widzimy. No, teraz to ja dolecę bez najmniejszego problemu. Tylko jeszcze przenieść to nie będzie wcale tak łatwo. A od złej strony plaży się za to zabrałem, słuchajcie. No ale spokojnie, polatamy sobie powoli. Poobglądamy piękne tereny, chociaż tutaj jak widzicie, no jakoś tak ciemnawo jest, no zresztą prawie druga w nocy. Że za dużo to chwilowo nie widać. Ale fajnie, że użyłem tej umiejętności. Zobaczcie, nie będę musiał się nic wspinać, bo dosłownie prawie, że dolecę do celu. Tak, no można rzec, że prawie idealnie. Dobra, tyle to się tam możemy przejść. O, kto tam znowu? No nie, ci jeszcze będą do mnie strzelać. No spadajcie, nie mam na was czasu. Dobra, mamy to. No i teraz trzeba by to jakoś chyba zrzucić. Dobra, zlatujemy, biegniemy. W sumie to najlepiej będzie, słuchajcie, biec tamtędy. No nie, teraz wszystko co złe normalnie mnie zaatakuje. Biegnij Link, nie zatrzymuj się. To musi śmiesznie wyglądać. No nie, i tam jeszcze w ogóle jacyś przeciwnicy. Masakra, jak to wygląda, zobaczcie. Uciekam przed tym płonącym nietoperzem. A cała zgraja wrogów przed nami i to wcale nie takich słabych. Czy to dobrze, że idę tędy? Nie wiem, zastanawiam się. Może się nie obudzą. Oh shit, obudził się jeden. Idzie po broni. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie tak daleko odchodził od tego miejsca. Wiecie co, ja już chyba powinienem zrezygnować. Dobra, poczekaj. Weź to rzuć, weź załatw te tych frajerów. Dobra, Master Sword zaraz nam padnie, no ale bywa. Dobra, poszedł spać, nice. Słuchajcie, trzeba to przenieść tam, no ale wiadomo, że tego w zbyt prosty sposób, no, nie przeniesiemy. Czekajcie, no weź ty to, rzuć tym jakoś tak porządnie. Najlepszy sposób, żeby przenosić przez wodę, to zawsze jest używanie tego. Zdecydowanie najlepsze z najlepszych. Dobra, zobaczymy. Oby się jakoś udało. No nie, a tam kolejni przeciwnicy. Dobra, sporo roboty przed nami. Mam nadzieję jednak, że to... No wypali, no co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że wypali. Bo tego nie da się chyba tak magnezis przesunąć. O nie, gdzie to mi... No nie da się tego, niestety magnezis, jak widzicie, tego się nie użyje. No dobra, bywa. Dobra, jak nie będzie spadać, to będzie dobrze. Tylko przerzucajmy jak najdalej, żeby mniej było roboty z tym następnie. Dobra, dawaj kolejne, a te wszystkie schodki zostają? A nie, ja chyba mogę maksymalnie tylko kilka, trzy może max trzy ułożyć. Nie wiem. Dobra, wspinaj się. Nie, no jesteśmy już prawie u celu, słuchajcie, nie ma katastrofy, tyle powiem. Dobra, i come on. Tak, chyba jedno się rozwala, czyli pewnie z trzy maksymalnie można utworzyć w danym momencie. O nie, spadło mi. A, i jeszcze w ogóle dzionek się robi, a to jest o tyle złe, że no niektóre stwory, które mogły spać, to teraz to już spać na pewno nie będą. Dobra, come on. No ale mam nadzieję, że podszedłem akurat od takiej strony, że może poomijam ich. O, tutaj to jest już w miarę ładny obszar, tu w ogóle kamień to tak jakby tutaj korok jakiś miał siedzieć i powiem wam, że zaraz to sprawdzimy. Aha, wow, rzucają we mnie. Dobra, tu jest parę kamieni. Czy pod którymś jest korok? Nie ma. Dobra, jak nie ma, to ja idę. O nie, przestańcie rzucać we mnie. Ci w ogóle chyba się, kurczę, biorą, słuchajcie, poranną kąpiel. No, no tak to przynajmniej na chwilę obecną wygląda. Aha, rupis tutaj można znaleźć, ale nie na tym mi zależy. Wyszedł z wody?
Wyszedł, ale jakimś cudem nas chyba nie widzi. Dobra, biegnij, biegnij, Link. Jest dość spokojnie, nie jest źle. Wybrałem w miarę bezpieczną ścieżkę. Jak widać, opłacało się. Po prostu się opłacało. Dobra, połóż to proszę. No, tylko tak, połóż to w miarę równo. No, come on. Kurczę, no, ułóż to idealozo. A, idealozo, ja, mi to wyjdzie. Dobra, o, teraz może być, teraz się udało. No, jakby tak od razu było, to byłoby od razu lepiej. No i jak widzicie, szrajn już się pojawia kolejnym. Taki ciekawy, w sumie z daleka było to, można było zobaczyć, że rzeczywiście jest tutaj gdzieś kapliczka, ale że wiedzieć, że trzeba szukać kuli gdzieś tam daleko, no to już nie takie do końca pewne, co nie? No bywa, bywa. Ale ważne, że jest, pojawił się dosłownie tuż przed nami Ritak Zumo Shrine. Okej, okay. Odblokowany. No to teraz jazda, 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 jazda. Mam nadzieję, że to było o tyle dość trudne wyzwanie, że nie będą ode mnie wymagać nie wiadomo czego. Po prostu będzie, come on, otrzymaj nagrodę, leć dalej, podbijaj świat. I co? Dokładnie, nie ma nic więcej do zrobienia tutaj. Tylko odebrać zacną i zasłużoną jak najbardziej nagrodę. Giant Ancient Core, o, no i to się przyda. Propsuję. Może być. No i kolejne. Z 12 robi nam się jeszcze, słuchajcie, 11 kapliczek do ogarnięcia. Pięknie. Dobra. Skipujemy. Jak widać, słuchajcie, wszystkie Spirit Orby wymienione na serduszka. Mam ich coraz więcej. No naprawdę ładnie to wygląda, jak jeszcze się, wiecie, potworzy tam za pomocą dań jakieś specjalne żółte, te złote serduszka, to już w ogóle nasza postać staje się taka mega kozacka, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Teraz to już tylko jakaś dobra zbroja, która no przetrzyma wszystko dosłownie i może być. No dobra, słuchajcie, teraz było tak w miarę ciepły klimat, no może nie jakiś tam upalny, ale no taka umiarkowana temperatura. To może w tym momencie udamy się trochę w trochę zimniejsze tereny. I wiecie gdzie? Chciałbym zmierzać w tym kierunku i myślę, że stąd najszybciej będzie z Westland Tower. Dobra, spróbujmy, zobaczymy. Come on. Tutaj ogólnie gdzieś w okolicach, słuchajcie, mam oprócz tej jednej, do której teraz będę zmierzać, to jest jeszcze jedna kapliczka. Przy czym jedna to już mi dawno temu pisaliście i to chyba ta, do której teraz zmierzam, była kapliczką zamrożoną, czyli wiecie, trzeba będzie znaleźć górę lodową. Na szczęście mam chyba jakieś tam, znaczy ogień to tam, wiecie, idzie ogarnąć spokojnie. Jeżeli rzeczywiście coś będzie przymrożone, to jakoś sobie poradzimy. No tutaj to jest trochę zimnawo, ale nie dość mocno. Dobra, to lecimy do żółtego punkciku. No mówię, no daleko to on nie jest i nawet myślę, że jeszcze się wspomożemy, czemu nie. Chociaż tutaj to mi, no to też mi daje nawet dość dużego boosta. No nie wiem, jak daleko muszę lecieć, więc w sumie, chociaż może i bez tego dałoby radę. O nie, robi się zimno, najgorzej, dobra. Link jest, słuchajcie, ogarnięty pod takim względem, że nawet w tym momencie jest w stanie się przebrać, więc tak też robimy. Nawet jak lecimy na lotni. No, a ty wielbłądzie, kurczę, czekaj, masakra, to że ja robiłem to miejsce jako pierwszy. Tą boską bestię, tą najgorszą, naprawdę. Według wielu wybrałem tą najgorszą boską bestię na rozpoczęcie swojej przygody z nimi. No nie był to najlepszy pomysł. Pamiętam, jak cierpiałem, jak w ogóle pierwszy raz zobaczyłem to oblicze Ganona, wiecie, to elektryczne masakra. To było zło, absolutne. No dobra, ale tutaj no widać, że kiedyś życie było bogatsze w tych miejscach. No teraz to raczej wszystko jakieś takie te kopalnie wydają się opuszczone, co nie? Ej, ale gdzie ja mam zmierzać? Jestem chyba niedaleko. Teoretycznie mam 3 paski wytrzymałości, ale... No, zaraz nam się coś może skończyć. Ile my jeszcze mamy drogi? No, teoretycznie jesteśmy tuż przy celu. Ale mi się wydawało, że ja tutaj będę widział lód, a może to nie ta kapliczka? A, widzicie, to może być nie ta. Ej, tu coś jest! Ej, ale to nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Coś znalazłem, moi drodzy. Ale o co biega, to nie mam bladego pojęcia. I oni są tutaj, oni zwykle w takich miejscach nie występują. Ej, 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 co wy robicie, przyjaciele, drodzy? Ej, o co chodzi? O co chodzi? Jestem Manly Goron Man. Co? A, to jest jakiś ich trening, tak? Oni są trójką Goron Blood Brothers, czyli takimi braćmi krwi. I są teraz w trakcie Contest of Endurance.
No dobra. Aha, chcą przekonać się, który z nich jest najpotężniejszym tutaj z Goronów. Aha, i muszą przetrwać to, no dobra. No tak, ogień jednak wam nie robi za dużo. Aha, dobra, tam sobie przybyli tutaj po prostu. No i mają pomysł, dołącz do nas, o. Jasne, spróbujemy, czemu nie? Dobra odpowiedź. No dobra, ej, ale mogę się przebrać, mam nadzieję. Dobra, zobaczymy, o co chodzi, słuchajcie. Nie, ej, wiedziałem, że tutaj coś może być, ale nie do końca wiem co. Aha, kiedy już będę gotowy. Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że muszę się przebrać, więc może przebierzmy się w ten magmowy strój. No nie mam do końca magmowego stroju, ale mam nadzieję, że wystarczy. Zaraz się przekonamy, to jest Shrine Quest. Dobra. Aha, jak opuścimy to, to przegrywamy, dobra. Czyli mamy tutaj po prostu przeczekać. Ale to co, oni będą mnie próbować zepchnąć stąd? Ej, masakra, czekajcie. Etrugoron has a barrel for a chest and heard the size of his biceps. Okej, ja muszę po prostu, słuchajcie, przeczekać, ale wydaje mi się, że... O nie, ej, masakra, robi się naprawdę gorąco, nawet w tym stroju nie jesteśmy w stanie do końca tego przetrwać chyba. Dobra, ale na razie straciłem jedno serduszko. Słuchajcie, tych serduszek mam tak dużo, że... O, jeden już odpadł. Ahahaha, no niestety Gorony. Czy to dziadek? Dobra, został tylko jeden. Piece of cake, ta jasne. No i proszę, bez najmniejszego problemu przetrwaliśmy. A, to nie było trudne, to naprawdę nie było trudne, słuchajcie. A, na Gorony to jestem przygotowany, no sorki. Jesteś niesamowity. Tak, że trójka aż braci krwi mogła tutaj z tobą przegrać. To jest, no wiecie, niesamowite dla nich. No spoko. I co dostaniemy w nagrodę? Widzisz ten pierścień za nami? Ten nasz toczony ogniem. Ale mam tam iść? No dobra, możemy zaraz zobaczyć. Aha, że to jest jeszcze trudniejsze. Aha, że teraz nie tylko z ciepłem, z tym gorącym, ale jeszcze z ogniem. Jeżeli stracimy skupienie, to możemy się zapalić nawet. O kurczę, ponoć ten test jest w stanie uwidocznić kapliczkę. O, no ciekawie. Dobra, ja jestem gotowy. Ej, zobaczył, że mam strój. No, mam hit resistant, a o co chodzi? A, że zwykły, prawdziwy Goron nie powinien mieć czegoś takiego. Aha, czyli... Czyli musimy, słuchajcie, chyba... Chyba nie mogę być teraz w tym ubiorze. Ej, dobra, słuchajcie, to jest szalone co oni robią. Ale okej. Będę w pełni przygotowany, czy to zadziała, nie wiem. Jeszcze chciałbym się trochę uzdrowić, bo... Jednak wypadałoby, tak myślę. Nie mam jakichś tutaj... Tam brakuje, wiecie, mało co. Dobra, to zjedzmy parę jabłek zamiast tracić. Dobra, wejdziemy, słuchajcie. No, Gorony się wkurzyły. No i zaraz zobaczymy. Tak, jestem w stanie przejść wszystkie swoje limity. Damy radę. I to bez żadnego stroju, słuchajcie. O kurcze. Oni tutaj nawet nie podchodzą. Start. Masakra. Co ja mam zrobić? Ja mam po prostu przetrwać, tak? More heat, brother. O nie, palimy się. No fear. No, chciałbym no fear, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Masakra, ludzie, ja chyba muszę po prostu tutaj przetrwać jak najdłużej, tak mi się wydaje. Tak, płoń, bracie, ej, 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 ej. Co ja mam zrobić w tym momencie? Ej, nie wiem, czy ja dobrze robię, może ja tu powinienem coś zgasić, ten ogień. Tak, gorący jak lawa. No jestem, bo płonę i zobaczymy, słuchajcie, czy jak użyję jakiegokolwiek leczenia, czy... W sumie to mogłem wziąć Fireproof Elixir. Dlaczego ja tego nie wziąłem? Zapomniałem, że w ogóle to miałem. Ej, dobra, użyjemy tego. No jasne, ludzie, Flame Guard. Trzeba było od razu to wziąć. Ej, kurczę, zapomniałem, że w ogóle mam to. No i co? Chociaż bez tego bym sobie też poradził. Tak, so epic. No, zapomniałem całkowicie, że mam w ogóle, słuchajcie, antyogniowe. No, ale dobra, nawet bez tego, mając taką dużą liczbę serduszek, i tak byśmy to przetrwali, więc spoko.
Źle nie jest, tylko tyle powiem. Źle nie jest, a nawet bardzo dobrze. Kolejna kapliczka uwidoczniona już. Myślę, że też nie będzie tutaj, nie będą ode mnie wymagać już nic więcej. O, się zdziwili. Wow, to kapliczka. Naprawdę się pojawiła, więc legendy mówią prawdę, bracie. Tak, wygrałeś ten kontest tej wytrzymałości. Jesteś niesamowity. A, dziękuję, dziękuję. Coś mi jeszcze ciekawego powiecie? O, nazwali mnie swoim chyba czwartym bratem. No, to dość miłe. Dzięki, miłe z waszej strony jak najbardziej. YOLO na Shrine, no takie ewidentne YOLO tutaj mieliśmy. Kiedy bez tego eliksiru. Wiecie, no stroju nie pozwolili, ale eliksir to już mógłbym sobie wypić. Ale jak widać, no niestety. Niestety. Tutaj, żeby z tym kombinezonem, to już nie, to już niegodny jesteś, jak nosisz kombinezon. To jest zbyt proste, gorony muszą z gołym ciałem iść. O nie, ej, tutaj. O nie, już wiem, co my tu mamy, czekajcie. Okej, o co biega? Czekajcie, muszę całym tym przechodzić. Dobra, ej. Nie lubię tego typu zagadek, szczególnie, że chwilowo nie wiem, co zrobić. A, dobra, okej, tu chodzi o to, żeby każdy z nich zasilić energią. To chyba wszystkie, czy jeszcze jedno tam gdzieś? Ej, no wszystkie są zasilone energią, dobra, teraz są wszystkie. Trzeba ruszać całym prokontrolerem, żeby to ogarnąć. Ale dobra, mamy to. To jest najważniejsze. Teraz pewnie będzie kolejne tutaj gimnastyka, żeby... O, albo i nie. Czekajcie, o co tu biega? Na pewno muszę to postawić gdzieś tam. A nie, zaraz, bo jak ja to opuszczam stąd, to zobaczcie. Chyba muszę sobie po prostu ścieżkę zrobić jakąś do przechodzenia. Tylko jak to działa? Czy jeszcze mogę skorzystać z jakiegoś miejsca? O, tutaj też coś mamy, jakąś skrzyneczkę. No spoko. Tak się rozglądam, od czego? A, bo tu jeszcze możemy oczywiście. A, cały to zmieniać. Och, kurde, no to będzie dość... Dość trudne, coś tak myślę. O, patrzcie, tu jakoś w ogóle podziałałem na te dwa. Czy to jest jakaś myśl? Czy to zadziała? Nie mam bladego pojęcia. Ale co mi to da, że teraz na przykład sobie, wiecie, bym... Powiedzmy, że ustawiłem to na te dwa. A teraz bym tutaj położył to. No, przekonajmy się. No, come on. Da radę? No, niby dać radę dało. A jakbym stanął sam na tym? O, to obciążenie jest wciąż w miarę okej, ale... Niewystarczające. Ej, a tamtej skrzynki nie da się, nie. Tamtej skrzynki tym magnezys nie weźmiemy. Dobra, bo tu chodzi na pewno o to, żeby samemu spróbować gdzieś tu się przemieszczać, ale... Kurde, no nie do końca na razie wiem jak. Tyle wam powiem, nie do końca. Jedno podniosłem. W sumie, czy inne da się jeszcze podnieść? Któż to wiem? No dobra, zobaczmy jeszcze raz, podziałajmy tym. Ogólnie mogę w dwa naraz chyba tylko zrobić maksymalnie. Wcześniej to było, nie wiem, jakoś chyba tak, co nie? A nie, patrzcie, da się... Ej, da się prawie wszystkie. Uda się, czy się nie uda? Jak dam jeszcze trochę w dół. Ej, ale no spróbujmy teraz, wiecie, tak to ustawić jak było. Trzy z nich się obracają. To się dalej obraca, okej. To teraz jak dam trochę wyżej, to teoretycznie... Tak, to też się już teraz obraca, no spoko. O, i o to chodziło. Mamy, słuchajcie, drogę do Shrine'a odblokowaną. Fajnie. No cieszy to. Na pewno. Tylko co zrobić, żeby dostać się do tej skrzyneczki? No nie wiem, czy akurat na tej skrzynce będzie mi aż tak zależało, bo... Ale nie, no tu chyba powinienem móc się dostać, bo teraz ten wiaterek to mnie tak raczej poniesie, dokładnie. Mamy to, fajnie. Czyli chodziło o to, że po prostu wszystkie były aktywne. Dobra, Golden Claymore. Znowu, no wypadałoby jednak wziąć. A nie mam jakiejś słabej broni teraz? Czegoś tam średniego? Mam ten scimitar, na którym mi średnio zależało. Halabardy i w ogóle. Dobra, na razie wiecie co, może wydropimy ten scimitar, głównie po to, żeby to podnieść. Chociaż to ma dość... To ma atak 10, plus 10, ten Golden Claymore. Kusi. Dobra, weźmiemy to. No, coś trzeba zawsze wybrać. Niestety, jak widać, kroków wciąż mam za mało, bo jak poszedłem, to okazało się chyba, słuchajcie, że 10 kroków jeszcze, znaczy nie 10, sorry, 35 było potrzebnych.
Ej, masakra, to jeszcze nie koniec. To jest jakaś skomplikowana, powiem wam, zagadka. O nie, tu znowu to z tym zapalaniem, najgorzej. Chodzi pewnie o to, żeby zapalić wszystkie, co nie? No zapewne tak, tylko żeby to zrobić, to wcześniej wypadałoby jakoś sprawić, by ta woda przestała lecieć. Teoretycznie nie mogę tego jakoś przymrozić. Cokolwiek, no tamto już będziemy mieć nagrodę pewnie. Tak jest, ale... Nie wiem, może trzeba przynieść jeszcze... Właśnie nie wiem, czy jak to się raz otworzyło, czy jak pójdę sobie po tam... Wiecie co, może chodzi o to, żeby przenieść... ten wielki bloczek tutaj. Może, no pewności nie mam, gorzej jak to się zamknie zaraz za nami. Chociaż jak się już raz odblokowało, to powinno działać, no zobaczymy. O nie, zablokowały się drzwi. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi na to więc, że to... Bo nic z tych rzeczy... O kurczę, teraz to już tak go nawet dobrze postawić nie umiem. Nie, no dobra, wracamy. Tak się zastanawiam, no bo co tu innego wykombinować? No to jest nam potrzebne. Chyba. No tak, teraz to będzie... No dobra, dobra, za każdym razem będę miał dźwięk. Wow, rozwiązałeś zagadkę. Ale problem jest taki, że myślałem, że to będzie już ostatnia zagadka tutaj. A teraz co się stanie, jak na to kliknę? Okej. Coś się stało się. To się opuściło. Tego drugiego opuścić nie można w żaden możliwy sposób. No i to jest naprawdę interesujące, bo to mam wrażenie, że naprawdę wiecie co, powinienem użyć tego bloczka stąd. Ale czy da się przestawić to w ten sposób, żeby bez działania tego zadziałało? A, no to by mi się na pewno bardzo przydało. No dobra, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Na pewno nie da się tego jakoś tak sprytnie obrócić. Zaraz, no, zobaczmy. Mniej więcej... O, prawie było. Ale nie, zobaczcie, to jest tak dosłownie, że jak minimalnie ten podchodzi lepiej, to akurat tamten, chociaż... Kurczę, teraz tamten, no nie, no tego to się nie da tak bez położenia obciążnika na któryś z tych. A jeszcze zastanawiam się, bo mogłem wziąć, kurde, jestem... Znaczy nie wiem w sumie, czy skrzyneczkę mogłem podnieść? To jest dobre pytanie, czy skrzyneczkę dało się podnieść, która tam była? No zaraz to sprawdzimy jeszcze, masakra, teraz jeszcze ustawiaj to tak, żeby to absolutnie dobrze działało. Kurczę, no teraz nie mogę załapać tego, ostatniego. No, let's go, come on, no niech to jakoś zadziała, no teraz to wyjdzie na to, że miałem dobrze to... Miał dobrze to zepsuł, co nie? No i widzicie, znowu to samo. Jak jedno, to drugie. Oho, i znowu. Dobra, spróbujmy jeszcze jakoś... No kurczę, no dlaczego teraz to nie chcę załapać? Dobra, teraz jest okej. Teraz trzy działają, no ale no... Trzeba spróbować również z tym, no nie, może się okaże, że jeżeli będę mógł, słuchajcie, podnieść tę skrzyneczkę. Ale teraz to znowu za wysoko leci. Kurde, no. Niby dobrze, ale... A, teraz to w ogóle nawet na to nie leci, no. Dlaczego? Dlaczego tak się źle dzieje? No dobra. Nie, no znowu jedno zgasło, no. Żartujecie sobie ze mnie, po prostu. Masakra, ustawić to jest naprawdę... Ciężka sprawa. No próbuj. Ja nie wiem jak ja to wtedy zrobiłem, słuchajcie, ale jakoś to zadziałało. Nienawidzę tego obracania padem, to jest najgorsze w tej grze dla mnie. Mam nad tym najmniejszą kontrolę, że tak powiem. No, jeszcze trochę niżej. A, ta niżej teraz to jedno nie łapie. Nie wiem, ja to raz podniosłem jakoś wyżej, ale czy to coś mi dało, że to raz podniosłem? Nie wiem, naprawdę, ludzie, miałem dobrze. I być może chodziło o to, żeby zabrać skrzyneczkę po prostu. A tego genialnie, no nie zrobiłem. Masakra. Ej, no dobra, spróbujemy inaczej, słuchajcie. Spróbujemy tak, jak myślę, z tą skrzyneczką, bo może o to chodzi. Teraz fajnie, fajnie leci powietrze. Ej, no dlaczego mnie to nie podniosło? No przecież... Teoretycznie powinno zadziałać, co nie? No jeszcze raz, spróbuj wlecieć w ten wir powietrza. No i znowu. Znowu źle. Nie, ja wam mówię, to na pewno o to chodzi. Dobra, znowu mi się wszystko wycofa do pierwotnego stanu.
No, może lepiej teraz. Teraz powinno mnie to chyba tak zanieść idealnie. Dobra, daliśmy. No dlaczego się nie złapałeś? Ej, Link już mi na złość robi, słuchajcie, już się wkurzył tym, że pewnie chodzi o tą skrzynkę, bo jak nie, no to sam się będę teraz nad tym grubo zastanawiać. O co in... No, dlaczego on tego się nie łapie? Ej, co ja źle, klikam coś? No przecież przed chwilą jeszcze potrafiliśmy, a co, teraz też chcecie mi powiedzieć, że co, nagle straciłem umiejętność, co? Ej. Not like this. Not like this. Dobra, miało być proste. Ja już myślałem, słuchajcie, że samo wyzwanie koroków jest... Znaczy koroków, goronów jest dość... Dość skomplikowane. A wychodzi na to, że nie. Może ja za blisko tamtej ściany mam teraz to. No też coś w tym może być. Też coś w tym może być. Dobra, spróbujemy raz jeszcze to jakoś ustawić. Już naprawdę tracę cierpliwość, a ustawianie tego jest jedną z najgorszych rzeczy, które po prostu mogły mi się tutaj trafić. Dobra, weźmiemy to może bardziej... Czekajcie, o bardziej... Tak najbardziej, tak, spróbujmy. W sumie to tego nawet nie musiałbym... W sumie to nawet niepotrzebnie ustawiam tak pod to, bo... przecież sam ten wir może mnie tutaj zanieść, o. Dobra, czekajcie, da się to podnieść czy nie? Kurczę, liczyłem, że się da. Tu się da tylko zrobić stazji z jednego lub drugiego. Ale myślałem, że z tym też coś poradzimy. Dobra, wychodzi na to, słuchajcie, że moje wielkie kombinowanie było nieopłacalne. Pomyślałem, że mogę to przenieść. Jak kiedyś laser chciałem przenieść, to okazało się, że... Znaczy, nie chciałem przenieść, to okazało się, że się da. Jak to chcę przenieść, okazuje się, że tego się nie da. Super. No dobra, ale przecież ja tutaj znowu kombinuję, a to... Przecież nie, to musi przez dłuższy okres czasu, bo to mógłbym sobie na chwilę stanąć na którymś i coś podziałać. No ale po co? Nie, no naprawdę, słuchajcie, jakoś mi wtedy wyszło, a teraz... Teraz już nie chcę. No, o patrzcie, no akurat tamto jedno przestaje. O, jest dobrze, dobra. Uff, dobra, chodźmy stąd zanim coś zepsuje, bo straciłem mnóstwo czasu na to, żeby... A nuż to zadziała, co nie, tak wykombinować. No zadziałać nie zadziałało. No tu trzeba będzie ze stazji skombinować, ewidentnie. Ewidentnie, no tylko, no fajnie byłoby też coś tutaj postawić, a... A, tu jest to do zrzucenia. Ej, dobra, nie wiem do końca jak to zadziała, ale strzelę w to. Nie, tu chyba chodzi o to, żeby to jakoś rozpędzić? O nie, zgasiłem. Najgorzej. Zamiast pomóc sobie, to sobie zepsułem. A mogę teraz to ponownie zapalić? Ej, nie, dobra, coś znowu zepsułem. Czekajcie, dobra, zmieniam strzały na ogniste. Bombowe? Nie, no już lepiej ogniste. Tam można podpalić, tu będzie skrzyneczka masakra, czemu ja się nie patrzę w górę? No nie widziałem tej skrzynki. A tą się pewnie da podnieść, zobaczycie. A nie, ona jest metalowa, da się ją przenieść, no nie, no najgorzej, Gerudo Spear, dobra. Najgorzej, po prostu, że tutaj była ta możliwość. Aj, strasznie to boli, słuchajcie, strasznie to boli, kiedy... Okazuje się, że rozwiązanie było dość proste, ale człowiek tego, no, nie zauważył. No i teraz patrzcie, nie stop time, tylko teraz to magnezys, oczywiście. Teraz od razu obniżamy jedno, mamy już z jednym spokój, a drugie to trzeba będzie po prostu zastopować i kombinować, żeby jakoś to wyszło. Chociaż teraz powiem wam, że jest o tyle głupio, że zgasiłem sobie to niepotrzebnie. A mogę to jeszcze raz rozpalić? Oby. Dobra, to się będzie paliło, nice. Już się bałem, że zepsułem, ale naprawiłem. Dobra, nie, tak tego lepiej nie dawać. Tak, można w sumie rozpalić jeszcze jedno. Dobra, czy tam jest jeszcze jedno? Tak, jest jeszcze jedno. Czyli teraz będę musiał, słuchajcie... Dobra, wiem jak będę musiał, tylko żeby mi czasu starczyło. No zobaczymy. Zastopujmy to. Dobra, come on. Obróć to jakoś dobrze. Dobra, raz i jeszcze... Nie zrobiłem tego. No nie wierzę, aj, zaraz zgaśnie. Kurczę, dobra, jeszcze raz. Masakra, tym się tak głupio obraca. Mówię, nie lubię tej metody obracania całego pada, no ale... Czasem widać trzeba. Czy to nie wszystkie? Dobra, wszystkie mamy, to nie wiem jak ja to zrobiłem, ale zrobiłem to. Jejku, a wszystko było tak banalnie proste, słuchajcie. Dobra, teraz jeszcze szybko, żeby mi to się nie zamknęło. Ale nie, już teraz już raczej zamknąć się nie powinno. Masakra, słuchajcie, no jak zwykle sobie utrudniłem życie. Wiedziałem, że chodzi o to, żeby postawić skrzynkę, ale no po prostu nie zauważyłem, że chodzi
o tą, która była tutaj wyżej. No tak, to mielibyśmy to znacznie szybciej z głowy, no ale ważne jest to, że kolejny Spirit Orb zrobiony, a nam zostało równiutko 10 kapliczek do ogarnięcia. Jak będę dalej tak szedł, wiecie, z metodą około 2 kapliczek na odcinek, to jeszcze 5 odcinków i będzie, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o kapliczki, to przynajmniej 100%. To już jakiś plus, co nie? Natomiast moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę. My widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale z gry The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ale to tyle na dziś, tak więc do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!